Zielona Góra znana jest z produkcji wina, ale mamy również dumę sportową i jest to Falubas oraz Zastal. Ten ostatni niestety jest na cenzurowanym u prezydenta miasta. O koszykówce, o tym jak prowadzi się biznes w winnym grodzie, a także jakie ambicje ma mój gość, porozmawiam z prezesem Januszem Jasińskim. Ja nazywam się Radosław Sujak, a to jest kolejny odcinek programu W Drodze. No i mamy kolejnego gościa w samochodzie, w programie W Drodze. Pan prezes Janusz Jasiński. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie, witam, panie prezesie. Panie prezesie, no dzisiaj porozmawiamy sobie o kilka dosyć ciekawych tematów. Jak rozmawiam z przewodniczącym Rady Nadzorczej Zastalu, to nie mogę nie mówić o koszykówce, ponieważ, proszę Państwa, ja jestem osobą, która przez, pewnie niektórzy widzowie wiedzą, przez prawie 17 lat organizowała turniej koszykówki ulicznej KO Streetball i Zastal zawsze nam sporo gdzieś tam pomagał, wspierał, działał w różny sposób. I ja nie będę ukrywał, że byłem tym kibicem, który był tym kibicem pierwszym. Znaczy pierwszym, o przepraszam, źle mówię, pierwszym na CRS-ie. czyli kibicem, który w momencie, kiedy został wybudowany CRS, zapałałem również miłością do Zastalu. I musi pan przyznać, panie prezesie, że takich kibiców pewnie jak ja, czyli którzy przeszli z tej koszykówki pierwszoligowej do ekstraklasowej, było całkiem sporo, prawda? Tak, chociaż też trzeba powiedzieć, że ta grupa bardzo mocno eksplodowała, kiedy weszliśmy do ekstraligi. Tak, na pewno zbiegło się to z tym, że po pierwsze powstał CRS i to trzeba powiedzieć wysiłkiem całego środowiska, bo sądzę, że wszyscy zielonogórzanie się do tego przyłożyli. Mamy piękny obiekt, 5000 widzów. W tamtym czasie to była rzadkość. Tak? Dzisiaj tych obiektów jest mnóstwo i to się dziś zatarło. No i w związku z tym się połączyła jakby ciekawość przeżywania takiego widowiska w takim obiekcie. No i druga kwestia, samo widowisko. Na pewno to było dla nas straszne, w sensie ogromny przeskok. Natomiast no, w pierwszych latach było łatwiej, tak? No, bo to jest tak jak wszystko na początku. Jest nowość, prawda? Jest nowość, jest ten miesiąc miodowy, jest ten kredyt zaufania i tak dalej. Te wszystkie błędy, nawet jeżeli popełniasz, to każdy mówi, a uczą się. No potem ta poprzeczka rosła, była Barcelona, była CSKA Moskwa, były spektakularne zwycięstwa, były zdobycze mistrzostw Polski, były piękne finały z różnymi drużynami, ale z Turowem, z Gorzelec te 3 lata były magiczne. Były wielkie gwiazdy, były wielkie pieniądze, wielkie budżety, mogę powiedzieć, tak? Inaczej, one były małe w stosunku do naszych konkurentów europejskich, no bo to zawsze byliśmy kopciuszkiem, ale mimo wszystko dawaliśmy sobie radę, jak dzisiaj się patrzy po latach, tak. Na 5 ostatnich lat i co polskie drużyny zrobiły w europejskich, międzynarodowych rozgrywkach, to ostatnim awansem do następnej rundy to był zespół wtedy Enea Stelmet Zielona Góra z Andrzejem Urlepem. Tak. I następne, i te zwycięstwa, nazwijmy to, z Żanem Tabakiem i 6. miejsce 2 razy. Ja mam w głowie cały czas, to jeszcze z czasów tych początkowych, pamiętam tą ostatnią akcję chyba z Kotwicą Kołobrzyk, Waltera Hodża. No nieprawdopodobne, po prostu jak ja wtedy się niesamowicie darłem, że tak powiem, na trybunach. Natomiast no, trzeba wspomnieć, i tutaj trochę smutna ta sprawa, bo na tych wszystkich meczach, których pan wymieniał, na tym na pewno, o którym ja mówiłem i dużo wcześniej, jeszcze w starej hali, był Tomek Wiktorski. I ta sytuacja, która wydarzyła się niedawno, ten straszliwy wypadek, no, to niesamowite wielkie serce kibiców, to po pierwsze trochę przytłacza, ale też może daje trochę nadziei na to, że są ludzie wspaniałego serca, bo Tomek był taką osobą. Znaczy, na pewno Tomek był bardzo barwną osobą, bardzo był charakterystyczny, jego było wszędzie pełno. Część ludzi go zapamiętało z akcji tych właśnie koszulkowych czy charytatywnych zbierania. No ja osobiście go pamiętam jako człowieka, który zawsze coś chciał w klubie czy przy klubie zmieniać, miał inicjatywę. Często do nas przychodził zresztą, bardzo, bardzo go osobiście też lubiłem i szanowałem. Natomiast
ta historia jest tak tragiczna w swoim wymiarze, dlatego może jest symboliczna, dlatego też ma taki olbrzymi wydźwięk w całym kraju. Bardzo wielu ludzi pomaga, z tego co wiem, to ta zrzutka, która została rozpoczęta, osiągnęła już poziom ponad 400 tysięcy złotych. Nazbieramy wszyscy razem całe środowisko koszykarskie, nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, już nie koszykarskie, ale sportowe, a może jeszcze pozasportowe, dlatego że został Ignaś, został... Młody koszykarz, jakby nie patrzeć, syn, bo tak, przecież który, też... Który też był zawsze na tych meczach, był zawsze z tatą, był zarażony tą koszykówką. Gdzieś tam ta miłość z ojca na syna została także przeniesiona i mi się wydaje, że takim naszym obowiązkiem, myślę, że klubu przede wszystkim także, jest to, żeby w jakiś sposób dbać o tego Ignasia. Nie dzisiaj tylko, bo dzisiaj to jest jakby temat, tak jak powiedziałem, symboliczny, ale w przyszłości może właśnie, tak myśleliśmy, może pomóc. Nie wiem, kto się będzie nim zajmował, mam nadzieję, że on znajdzie rodzinę z dziadkami i może właśnie możliwość trenowania oczywiście nie w naszym klubie, bo w naszym klubie się nie da, ale czy to w SKM-ie, czy w Green Starze i pomoc, że tak powiem, w prowadzeniu go. Może kiedyś zostanie zawodnikiem, może właśnie sport, który bardzo często, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale dla bardzo wielu ludzi w takich traumatycznych zdarzeniach, w tym co on czuje, to może być szansa na to, żeby, no tak mówiąc brutalnie, być normalnym człowiekiem mimo tego wszystkiego, co przeżywa. Jedno możemy na pewno powiedzieć, patrząc po zaangażowaniu, że i klub kibica, i pewnie klub, i też wiele osób dobrej woli nie zapomni o Tomku, nie zapomni o Ignasiu, któremu oczywiście teraz trzeba pomóc. No i jakby nie patrzeć, czytałem już ten komunikat, że również na pewno nie zapomnicie o Tomku podczas zbliżającego się właśnie teraz turnieju European North Basket League, tak NBL, który się odbywa już jutro, prawda? Tak jest. Jest to nowa inicjatywa, którą podjęliśmy. Też byliśmy prekursorem, mogę powiedzieć, że jako pierwsza drużyna zapisaliśmy się do tych rozgrywek w tym roku, dlatego że szukając, wiadomo, te nasze problemy sportowe trochę w tym roku, dlatego że nie mamy rozgrywek międzynarodowych. Ilość polskich drużyn, która gra w europejskich pucharach, jest bardzo mocno zlimitowana. To są tylko, praktycznie przysługuje cokolwiek trzem drużynom. Jeżeli jesteś trochę dalej od podium, to już tych rozgrywek nie ma. No jednak my przyzwyczailiśmy i kibiców, ale też zawodników i świat, że ten nasz Zastal gdzieś cały czas walczy, nie tylko i wyłącznie w ramach kraju, ale międzynarodowej, dlatego też, że mamy sponsorów. Mamy sponsorów, którzy tego od nas chcą. No i mamy zawodników, którzy też chcą grać w jakiejś tam, nazwijmy to, szerszej europejskiej także perspektywie. I ten turniej, jeden z turniej, bo to jest taki jakby cykl turniej. Na pierwszym byliśmy w Tallinie. Teraz mamy w Zielonej Górze trzy mecze, czyli przyjeżdża do nas Prysztina, zespół z Prysztiny, z Kosowa. Oraz zespół z Lublina, tak? I gramy w takim trójkącie, to znaczy każdy rozegra dwa mecze w ciągu trzech dni. Następny turniej, z tego co wiem, jest w Tallinie i jeszcze mamy jeden chyba jakiś tam mecz, ale to już nie pamiętam z kalendarza. I jeżeli uda nam się znaleźć w pierwszej czwórce, to wtedy będą play-offy, będziemy grali z odpowiednim tam. No też umówmy się, to jest trochę nowa liga, prawda? To jest drugi sezon. Tak. Pierwszy, rozumiem, z tego co pamiętam, wygrał Anvil chyba, tak? Tak jest. Tamtym roku był taki prekursorski sezon, ale wtedy startowało 8 drużyn, teraz wystartowało 15. Miało być 16, ale tam się jakiś konflikt polityczny jednak znalazł w parametrach drużyny serbskiej i w związku z tym myślę, że to jest ciekawa inicjatywa i dlatego też ją podchwyciły fajne kluby z Polski, no bo tam gra też między innymi Trefl Sopot, który ma medalowe aspiracje, King Szczecin, który ma medalowe aspiracje, życzony już Lublin, plus drużyny z całej Europy, jak się śmieje w Lidze Północno
Północnoeuropejskie nie może zabraknąć także Izraela. Także oczywiście. Jest pełny, pełne spektrum. Tak, pełne spektrum. Są drużyny z różnych krajów, między innymi z czyli zapraszamy 20, 21, 22 do CRS-u na turniej ENBL tak już właśnie teraz, ale porozmawiajmy jeszcze trochę o formie za stalu. Ja pamiętam pana konferencję prasową w wakacje. Można powiedzieć, że dla niektórych kibiców była dosyć szokująca. Pan powiedział wtedy, że po pierwsze rozpoczynamy program 3-letni odbudowy i robimy reset i zaczynamy od nowa, ale powiedział pan też bardzo ważną kwestię, że to jest trochę taki koniec finansowania za stalu z pana prywatnych środków i za stal musi finansować się całkowicie w 100% ze środków zewnętrznych. Powiem w ten sposób, nie będę ukrywał, że trochę liczyłem na to, że w związku z tym będziemy trochę szurować no, po dnie tej tabeli, a odpaliłem sobie wczoraj, mimo po przegranym meczu ze Spójnią, no to jesteśmy na tym czwartym miejscu i powiem szczerze, ostatnie mecze wprawdzie gramy w kratkę i to słowo jest w kratkę idealne, bo wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, natomiast ten sezon na razie nie zapowiada się jakoś super źle. Znaczy na pewno, pod względem sportowym oczywiście. Wracając do tych słów z lata, wtedy też nie mogłem powiedzieć wszystkiego, tak? Mm-hmm. Dlatego, że byłem w dosyć trudnym momencie, dlatego, że kończył się także mój jakiś tam biznesowy etap w życiu, bo jak większość mieszkańców, kibiców wie, od 97 roku, czyli 25 lat prowadziłem i to był pierwszy w Polsce supermarket Intermarché. Zamknąłem tą kartę, no ta karta jak zawsze 25 lat nie da się zamknąć spokojnie, więc trochę było nerwowych wokół tego sytuacji. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że już jestem z drugiej strony. Udało mi się zakończyć tą historię. Rozstałem się z grupą, dogadaliśmy się i w związku z tym nie będzie z tego żadnych negatywnych konsekwencji dla mnie. Natomiast no, dla sportu zielonogórskiego będzie trudny moment, no bo każdy, kto się interesował, chociaż trochę wie, że myśmy byli jednym z największych mecenasów sportu w ostatnich 25 latach. I to nie tylko koszykówki. Koszykówka była bardzo widoczna, ale pomagaliśmy też w innych dyscyplinach czy w różnych przedsięwzięciach w mieście. Natomiast no, ja też nigdy nie lubię o pieniądzach rozmawiać, tak? Ale mi się wydaje, że w tym momencie warto powiedzieć na zakończenie tej historii, że gdyby nie wspomóc Intermarché przez te 25 lat, to nie mielibyśmy koszykówki na takim poziomie. Dlatego, że były lata, że myśmy zapewniali około 50% budżetu. Mhm. Nigdy się tym nie chwaliliśmy, nigdy nie uważaliśmy, że to jest ważne, bo najważniejszy jest każdy sponsor i nie ma co jednego czy drugiego wywyższać. Kiedyś pamiętamy, byliśmy w nazwie, wchodziliśmy do ligi pod nazwą Intermarché Zastal. Zdobywaliśmy ekstraklasę, natomiast potem się trochę jakby oddałem te miejsca reklamowe dla innych po to, żeby, bo ten budżet był potrzebny olbrzymi. No i mogę powiedzieć, że były lata, że tak przy 12-milionowym budżecie możemy sobie zdawać sprawę, jakie to było zaangażowanie ze strony moich firm. No dzisiaj tego nie będzie, więc no jest nowa epoka, ale tak jak pan powiedział, jedno, co jest i co działa niesamowicie dla nas dobrze, to znaczy mamy bardzo duże doświadczenie, myślę, że ja osobiście, ale także zespół, który pracuje w Zielonej Górze. Mamy bardzo dobrą renomę w Polsce i za granicą, jeżeli chodzi o klub, który mimo różnych problemów sportowo zawsze jest na topie. Tak? Na pewno bardzo, ale to bardzo mocno w ostatnich 3 latach szczególnie pogorszyło naszą sytuację albo utrudniło zadanie funkcjonowania klubu to, że nie ma pieniędzy z miasta. I to nie ma o czym mówić, to jest wyjątkowa sytuacja, dlatego że w całej polskiej lidze koszykówki nie ma sportu. No właśnie, widziałem taką tabelę, którą opublikowała z tego co pamiętam Rzeczpospolita, tak, gdzie za sezon chyba ubiegły, rok 2021, no nie wiem, czy chcieli spróbować dać nam jakąś nadzieję, albo spróbować, żeby nie zabrzmiało tak źle, bo przy Enea Zastal Zielona Góra jest słowo brak danych. I wbrew pozorom to nie, tak naprawdę nie dotyczy się braku danych, a po prostu braku środków z miasta. Znaczy generalnie, wie pan, to jest żenujące, dlatego że to, wie pan, to jest tak jak w takiej historii, nie? Że ktoś prowokuje dodatkowy problem w klubie, a potem
czyli prezydent miasta, nie przekazując pieniędzy. Oczywiście ja rozumiem, że może nie chcieć przekazywać, dlatego że ich nie ma. No, że ma ważniejsze cele, ma wydatki, sport nie jest jego... No to wtedy się wprost mówi, tak, ale to się mówi, nie ogłasza się konkursów. Przecież są dorośli i już, tak? Nie ogłasza się konkursów, potem jakieś takie dziwne kombinacje przy tych konkursach, które powodują, że unieważniony jest konkurs. No właśnie, tutaj musimy dosłownie zrobić małą pauzę, ponieważ trzeba naszym widzom wyjaśnić też, że Falubas otrzymał 2 miliony złotych w tym roku, natomiast konkurs na pozostałe sporty najpierw miał być w sierpniu, potem został przełożony na październik, w końcu w październiku zostały, że tak powiem, złożone dokumenty i nie wygrał w tym konkursie nikt, mimo że kilka klubów złożyło, a przy Enei Zastal jest napisane błędy formalne, czyli rozumiem, że przez, panie prezesie, proszę mi wybaczyć, ja jestem byłym samorządowcem i mogę być trochę bezczelny, czyli rozumiem, że tak, że przez kilkanaście lat poprzednich składaliście poprawne wnioski do budżetu i były pieniądze i nagle ten sam zespół, ten sam klub ma problem ze złożeniem wniosku, znaczy źle go wypełnia, tak? Znaczy tabelki się pomyliły, czy co? Tak interpretuję. Wie pan co, znaczy generalnie to jest tak. Tak jak pan powiedział, od 2011 roku bodajże, bo wtedy ogłoszono pierwszy konkurs dotacji miasta na rozwój sportu przez koszykówkę, czy przez żużel, czy przez inne dyscypliny. To są tak zwane sporty zawodowe, tak? Bo oddzielnie są konkursy dla sportów amatorskich, tak zwanych amatorskich, tak. Chociaż nie do końca one są amatorskie, ale jakby takie dwie... Rozwój sportu dzieci i młodzieży, tak, może tak to nazwać. Dwie pule były, takie kluby bardzo zawodowe, jak Falubas czy Zastal i mniej, jak na przykład Lechia czy inne. Tak, tak. Tam jakieś kluby, które w tamtym czasie nie były na topie, nazwijmy to, rozgrywek ligowych. No więc w związku z tym było to dobrze, było to organizowane, my spełnialiśmy kryteria, bazując na tych samych przepisach, które są dzisiaj. Tak, czyli to jest ta uchwała Rady Miasta. Teraz, no tak, że tak powiem, w jednym roku kombinowano, że ogłoszono konkurs, który myśmy oczywiście wtedy nie otrzymali żadnych środków, bo nie wystartowaliśmy, bo konkurs był zrobiony z naruszeniem prawa. Wojewoda, potem Wojewódzki Sąd Administracyjny i na końcu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że te konkursy zostały ogłoszone z naruszeniem prawa i de facto w konsekwencji na pewno powinny pieniądze zostać zwrócone przez klub do Falubas, do miasta. Oczywiście nikt tego nikomu nie życzy, bo ja, ja jestem sportowcem, w sensie organizatorem sportu i wiem, jak trudno jest prowadzić klub sportowy. Współczułem kolegom z Falubazu, jak się męczyli w jednym i w drugim sezonie, jak ciężko jest zbudować team, jak ciężko jest zbudować kogoś, w sensie odkryć jakiegoś zawodnika, tak? kiedy inne kluby mają lepsze walory, tak? Czyli mają lepszą ligę, mają większe pieniądze. I wiem, że szacunek się należy wszystkim działaczom sportowym, bo też większość z nas, ja osobiście, ale też słyszałem, że prezes w Falubazie, pracują za darmo, tak? Znaczy, pracują jakby realizując pewne zadanie bez żadnych wynagrodzeń finansowych. Więc w związku z tym myślę, że przez ten szacunek radni, miasto, mieszkańcy, ale też pan prezydent powinien doceniać i oceniać naszą działalność nie ze względu na to, czy mój sweterek się komuś podoba, czy ja mówię coś, co się komuś podoba. Wie pan, ja generalnie wrogów mam całą masę, bo bardzo często mówię rzeczy, które inni mówią albo w jakichś tam małych gronach, albo nie mówią wcale, bo się po prostu po ludzku boją. Tak? No, ja nie miałem tego strachu nigdy w sobie i to jest może moje przekleństwo, ale znowu z drugiej strony, wie pan, no, nie można powiedzieć, że coś jest okej, jeżeli nie jest okej. A dzisiaj polityka miasta w dziedzinie rozdziału środków na sport jest kompletnie, nawet nie chybiona, bo ona jest kaleka. Dlaczego? Dlatego, że nie można wydawać na jedną dyscyplinę 6 milionów złotych, tylko dlatego, że ona jest miejska, tylko dlatego, że ktoś podjął decyzję o tym, żeby kupić akcję. Ja w ogóle jestem za tym, żeby rozdawać wędki, a nie ryby.
No dobrze, ale to chciałbym zapytać, jakie macie teraz kontakty, panowie, pan z panem prezydentem Januszem Kubickim, bo... Wie pan co, powiem kontaktów... Ostatnio spotkaliście się chyba, z tego co pamiętam, bo miałem okazję być w piątek na Wojewódzkiej Radzie Rozwoju, tak? I to było nasze pierwsze spotkanie tyt-a-tyt, wydaje mi się, gdzieś od 2 lat. Ale to było coś, cześć, to u ciebie coś takiego, czy... Nie, no, nie było. Myślę, że między nami już nigdy tej chemii, która była kiedyś. Ja najbardziej mam pretensje do pana prezydenta o to, że kiedy mu byliśmy wygodni, tak, to nas wykorzystywał w każdym momencie. Kiedy razem łączyliśmy miasto i gminę, to był 2015 rok, to nie był 50 lat temu, to było raptem 7 lat temu, tak. To było wszystko okej. W 2018 roku odbierał nawet nie, 2020. Medal w 2020 roku, pamiętam, to było na wakacje. Tak, w Warszawie razem ze swoim synem, z Konradem Witrylakiem, razem w czwórkę jeszcze z synem Konrada polecieli. Ja byłem szczęśliwy, wtedy akurat złapałem chwilę z wnukami nad morzem. I że oni mogą tam reprezentować klub, dostaniesz ten prezydent, który jest w tej naszej basketowej rodzinie i nagle coś się stało. Pan, to było dla mnie takim szokiem, że do dzisiaj nie wiem za co, nie? Tak, to czasami sobie w nocy myślę i myślę, co ja zrobiłem źle, że ktoś mnie ukarał za coś. A może coś, czegoś pan nie zrobił? Wie pan co, ale to widzi pan, to na cokolwiek byśmy nie patrzyli, to już nie ma znaczenia, tak? No nie może być coś za coś, tak? Sport nie jest od tego, żeby kupować go, żeby on, nie wiem, nosić opony na, przed wyborami, czy co takie rzeczy, bo to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do kibiców i mieszkańców. Sport trzeba wspierać, bo on jest ważny dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. Oczywiście. Panie prezesie, mam jeszcze takie pytanie, trochę pokłosiem pana biznesów. No mieliśmy informację przed poprzednimi świętami, że są problemy z wynagrodzeniami dla pracowników, że są... My w ogóle znamy całą historię, prawda, z Intermarché, z tym, że wypowiedziano panu umowy, że komornik zajął konta, potem w sądzie udało się konta uwolnić. To już mamy za sobą. Tak, mamy to już za sobą. I teraz sytuacja, jak wygląda obecnie, nie żebym jak Urząd Miasta chciał wchodzić pana księgi, natomiast taka czyste zapytanie odnośnie właśnie pana biznesu. Jak sytuacja, jak koniunktura to wygląda? Tak jak powiedziałem, już nie jestem, tak powiem, właścicielem czy współwłaścicielem tego majątku, który stworzyliśmy razem z Intermarché. Rozstaliśmy się, wydaje mi się, rozstaliśmy się jak na obecne czasy dobrze, tak, dla dwóch stron. Żadna z nich nie jest w pełni zadowolona, natomiast sklepy już nie istnieją niestety. Ale będą z moich informacji odbudowywane z nowym jakby franczyzobiorcą. Natomiast no niestety załogi nie ma. Nie? Niestety to, co zawsze mówię, że na dzisiejszym rynku bardzo trudno, i to nie jest tylko kwestia jakby tutaj naszych sporów, ale w ogóle będzie się utrzymać przedsiębiorcom. Tak jak zamykają się restauracje, będą się zamykać sklepy z różnych powodów, między innymi ekonomicznych pod tytułem rosnące koszty energii, gazu i tak dalej. To wszyscy wiemy. No i następna kwestia, że jednak internet wchodzi wszędzie. Więc w związku z tym świat internetu zabiera nam tą gospodarkę analogową taką bardziej. I w związku z tym trzeba powiedzieć jasno, my też jako firma przeżywaliśmy różne problemy po tych latach świetlności. Natomiast myślę, że razem spokojnie dobrniemy do końca, w sensie, że ja już jakby dobrnąłem dobrą firmę i będziemy się cieszyć, że tak powiem, spokojem i realizacją w innych zadaniach. Ja przynajmniej tak myślę. Został ten sklep na Cyryla i Metodego, tam wszystkich zapraszam. Tam też przenieśliśmy klub, rozumiem. No bo też trzeba powiedzieć jasno, że klub bardzo mocno patrzy na pieniądze, każdy grosz jest ważny, w związku z tym oszczędności zrobiliśmy w klubie też. Oprócz to, że mamy, nazwijmy to, z diametralnie innych zawodników, to mamy także diametralnie inne podejście, jeżeli chodzi o budowę klubu, jest bardzo mało osób, jeżeli chodzi o pracowników, tak. Mam nadzieję, że przeżyjemy i każda choroba, która nas nie zabija, to nas wzmacnia i z takiego jakby założenia wychodzimy. Natomiast
Powiedział pan jedną rzecz, którą uważam warto na koniec, żeby ona wybrzmiała i na koniec w pewnym tym wywiadzie. Zamykając ten temat. Temat, że trzeba mieć szacunek do każdego człowieka, ale też do jego pracy. I ja myślę, że tak jak trener, tak jak zawodnicy, tak jak człowiek, który pracuje w sztabie medycznym, w naszym klubie to są wszystko fachowcy. I to generalnie pokazuje, że przy grupie ludzi, którzy mają wiedzę, którzy mają cel jasno określony, nawet za nieduże pieniądze da się zrobić bardzo fajny klub. I może właśnie to, co dzisiaj mamy, to jest taka lekcja dla wszystkich, dla mnie też. Bo ja też bardzo dużo, jak to mówią, od losu po nosie dostałem. Niektórzy mówią, skąd biorę siłę, nie? Bo to tak często tak jest, nie? Że ktoś się poddaje w małych sprawach. No bo generalnie trzeba powiedzieć, że bardzo trudno w dzisiejszym też otoczeniu psychicznie wytrzymać. Oczywiście. Tak? Każdy z nas ma to. Codziennie idziemy do pracy, codziennie mamy poniedziałki. Codziennie mamy problemy jakieś, prawda? Kredyty, tak. Pieniądze. No ale w takim właśnie momencie, jak zdarzenie z Tomkiem, tak, i generalnie ta katastrofa, tak, to nam powinno pokazać, że najważniejsze to jest jednak się zastanowić, prawda, życie, nad niektórymi rzeczami. Miłość, rodzina, współpraca, też w ramach firmy, w ramach ludzi. Nie? Panie prezesie, na koniec chciałbym dopytać jeszcze o jedną kwestię, mianowicie o pewne plany. Nie będę ukrywał, że w wielu wywiadach z różnymi politykami pojawia się pana nazwisko w kontekście ewentualnego startu w wyborach samorządowych. I tutaj wskazywane nawet było stanowisko prezydenta miasta Zielona Góra. Ja wiem, że do wyborów jeszcze jest trochę czasu, ale chciałbym podpytać o jedną kwestię, mianowicie współpracuje pan też ze Stowarzyszeniem Teraz Lubuskie, którzy mają swoich przedstawicieli oczywiście w Sejmiku Województwa. Jest to pan przewodniczący Maciuszonek, pan radny Kowal, pan radny Muzyka. I moje pytanie, czy pan, że tak powiem, widzi siebie w jakiś sposób w wyborach samorządowych? Czy są jakieś plany, no może nie jeszcze niekoniecznie skonkretyzowane, ale takie, które mogłyby, że tak powiem, sprawić, kto wie, może jakąś niespodziankę? Wie pan co, znaczy generalnie ja jestem człowiekiem, który od wielu lat funkcjonuje, nazwijmy to, w szeroko pojętym polityce, czy to lubuskiej, czy zielonogórskiej, ale z punktu widzenia jakby pracodawcy, przedsiębiorcy. Tak? Jestem szefem organizacji pracodawców, najsilniejszym związku pracowców na południu województwa. Powoli tam już zmierzamy, nie będę ukrywał. Tak, 30 lat organizacji, z tego 15 lat jestem jej szefem, więc to już tam nawet pomyślałem na ostatnich wyborach, czy to już nie dość. Poddałem się tym wyborom, też między innymi po to, żeby dowiedzieć się, tak, co myślą członkowie, bo może jest już inny, dobry, fajny kandydat, nowy, z nowymi pomysłami. Nie jestem człowiekiem już wiekowym, mam 52 lata, więc teoretycznie rzecz biorąc jeszcze coś w życiu chcę robić. Więc nigdy nie mówię nigdy nie do żadnych, nazwijmy to, działań, bo mam w sobie tego społecznika. Jestem szefem aglomeracji zielonogórskiej, jestem honorowym konsulem Słowenii. Czyli nie uciekam od pracy na rzecz społeczności, tak, ogólnej. Myślę, że co mnie najbardziej dzisiaj martwi, to że bardzo mocno się skonfliktowaliśmy i to w mieście, i w województwie coraz bardziej. Widzę, że te podziały idą w bardzo zły sposób, bo ja, wie pan co, no mam przyjaciół i po stronie, nazwijmy to, opozycji rządowej. Nie, no bo to jakby nie patrzeć, to widać po klubie, wspiera zarówno pan poseł Sługocki, pan poseł Materna, jak tak najbardziej. I powiem szczerze, że tak się nawet kiedyś uśmiechnąłem, że udało nam się zrobić popis. Kiedyś, pamięta pan, takie były, żeby to była rządząca. Tak. To dzisiaj sobie tego przed 2005 rokiem tak, była taka nikt, propozycja, oczywiście. Nikt nie wyobraża, nam się udało, no bo ja generalnie bardzo mocno oddzielam
politykę, to znaczy moje osobiste poglądy od tego, co robię, bo uważam, że tylko wówczas w tak małym regionie i w tak małym mieście jak Zielona Góra jesteśmy w stanie coś zbudować, jeżeli będziemy współpracować razem i nie przegłosowywali się na szable, tylko usiąść, dogadać się, przegadać. Aha, ty masz taki pomysł, ja mam taki, wiesz, ja mam więcej teoretycznie do powiedzenia, więc 60% będzie mojego pomysłu, 40% będzie twojego. Zróbmy tak, żeby było dobrze dla tego miasta. I wie pan, i latami tak było. Ten 2015 rok, dzisiaj wspomniałem, połączenie miasta i gminy, to było taki moment, kiedy wszyscy się razem zjednoczyliśmy. Panie prezesie, momencik. Pan wie, że ja muszę dopytać. Czy prezes Jasiński będzie prezydentem Jasińskim? Znaczy generalnie powiem panu tak. Prezydentem będzie ten, kto wygra wybory. I ja myślę, że jest bardzo dużo ciekawszych postaci niż moja. Tym bardziej, że tak jak pan wie, nie pamiętam czasu, żeby przedsiębiorca był w stanie wygrać wybory. Wydaje mi się, że tak. Natomiast nie uciekam od tego, żeby wspierać ludzi, którzy wspierać, pomagać, razem coś budować, którzy mają fajny pomysł, czy to na miasto, czy to na region. Bo wie pan, co najbardziej mnie męczy, to jest tak. Nie będzie Lubuskiego bez Zielonej Góry i nie będzie Zielonej Góry bez Lubuskiego. I teraz trzeba, moim zdaniem, nam takiego prezydenta, który to zrozumie, że interes większego regionu napędza Zieloną Górę, tak? Że ta Zielona Góra nie będzie miała swojego wymiaru, jeżeli nie będą się rozwijać równomiernie także okoliczne miejscowości. I to nie myślę o Zielona Góra, Zielona Góra, ale myślę o tych co najmniej 60 kilometrach i 600 tysiącach mieszkańców, którzy mieszkają wokół. Nie da się, moim zdaniem, prowadzić jakiejkolwiek polityki bez pewnej regionalnej polityki. I ja uważam, że największy zarzut, jaki dzisiaj mam do prezydenta, to jest taki, że on się skoncentruje tylko i wyłącznie na sobie, tylko i wyłącznie. I trochę to jest takie, że wokół to może być cokolwiek, ważne jest to, co jest u mnie. Natomiast tak to nie działa, tak to nie funkcjonuje. I efekt jest dzisiaj taki, że się ciągle kłócimy, że mamy ciągle konflikty i zamiast ciągnąć pieniądze do regionu, to my dodatkowe, centralne współpracy jakiejś transgranicznej, to my się koncentrujemy, jak zabrać, nie wiem, słabszemu wójtowi z tej czy innej miejscowości pieniądze i cały czas taka demagogia, że ktoś komuś zabrał. Nie, nikt nikomu nie zabrał. Pieniądze są, trzeba po nie sięgnąć, trzeba mieć dobry pomysł, wystartować w konkursie i wygrać. Napisać, tak, oczywiście. Proszę Państwa, to był kolejny odcinek programu W Drodze. Moim i Państwa gościem był prezes Janusz Jasiński. Czyli co, panie prezesie? 20, 21, 22 na zielono, na zastaw. Tak jest, zapraszam gorąco. Jeżeli możecie pomóc, to pomóżcie w ten sposób nam i także Tomkowi, rodzinie Tomka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.